pan wiceprezydent Dawid Wacławczyk wśród tych rzeźb rozbitków pana Czesława Podleśnego. Właśnie, bo kolejny raz wychodzi sztuka w miasto, wychodzi to, co się zwykle mieści gdzieś w galeriach, muzeum, w Domu Kultury, w teren. Panie prezydencie, skąd ta chęć, żeby zaprosić kolejnego artystę tworzącego właśnie w ten sposób? No, powody właściwie są dwa. Inspiracja u nas się rodzi w Wydziale Promocji Kultury, Turystyki i Sportu. Po pierwsze, na przestrzeni ostatnich właściwie kilkunastu lat nie mieliśmy akurat wystaw rzeźby. Były galerie, było malarstwo, były zdjęcia, natomiast nie było rzeźb. Dwie ostatnie w centrum miasta. Dzisiaj z inspiracji pani dyrektor i samego artysty jesteśmy w Arboretum, ale myślę, że ta lokalizacja się broni powielokroć. Po pierwsze, no, jesteśmy blisko tematów recyklingu. Tutaj akurat stare samochody zostały zmienione na obiekty sztuki, na rozbitków, którzy mogą być interpretowani bardzo, bardzo wielorako. Natomiast co dwa tygodnie będzie inna scenografia. Aha. Teraz jest jeszcze zielono, za niedługo będzie żółto, potem czerwono. No dzisiaj tutaj pan Czesław obiecał nam, że chyba nawet do końca roku, a może do stycznia, czyli może się zapiemy jeszcze na scenerię zimową, więc będzie się zmieniało tło i to właściwie będzie co dwa tygodnie inna wystawa, może nawet co tydzień w innych warunkach pogodowych. Więc po pierwsze edukujemy mieszkańców, uwrażliwiamy ich na sztukę. Oczywiście nie tylko na tą sztukę estetyczną, która ma sprawiać, że jest pięknie, tylko też na tą, która prowokuje dyskusję, prowokuje jakieś pewne przemyślenia, bo z jednej strony można powiedzieć o recykling, drugie życie. Tak jak dzisiaj mówiliśmy na wernisażu, te części dłużej przeżyją jako sztuka niż jeździły jako samochody, ale też nas, kim one są, kogo mogą personifikować, kto to dla nas jest, czy to są właściwie roboty Lema, czy to są uchodźcy, czy to są rozbitkowie, czy to są ci, którzy zginęli, czy to są ci, o których myślimy, a którzy odeszli, więc no, tych interpretacji jest wiele, jak w przypadku dobrej sztuki. Cieszę, a poza tym jest to kolejna nasza miejska inwestycja w Arboretum, tak? Myślę, że każdy chyba już zauważył, że od dwóch lat w Arboretum mocno jakby i dyrekcja, i miasto jakby inwestuje, począwszy od grobu, przez toaletę, pochylnie do zaczarowanego ogrodu, nowe szlaki, współpracę z różnymi organizacjami, ze stowarzyszeniami. No dzisiaj akurat wystawa sztuki, czyli jakby kolejny powód, dla którego raciborzanie mogą odwiedzić Arboretum na co dzień, a turyści mogą tu przyjechać z kolejnego powodu. Bardzo dziękuję.